Zaprosiłem księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, ponieważ nas łączą szczególne relacje z archidiecezją lwowską. Także osobiście znam się z arcybiskupem, kiedy był jeszcze studentem, później także sekretarzem papieży. I zaprosiłem go, żeby powiedział nam, jaka jest sytuacja w Kościele i w jaki sposób jeszcze efektywniejszy możemy pomóc. Dlatego zaprosiłem księży dziekanów na to spotkanie. Oni później przekażą do diecezji, do naszych księży i wiernych wiadomości, które otrzymamy od księdza arcybiskupa. Trwająca od wielu dni już wojna udziela się każdemu, chociaż u nas we Lwowie nie ma obstrzałów, nie ma bombardowań oprócz tych dwóch w Jaworowie i tutaj we Lwowie w zakładzie lotniczym, to jednak jesteśmy cały czas w tej atmosferze poprzez tę łączność z naszymi współbraćmi, księżmi biskupami w Odesie, Charkowie, Zaporożu, w Kijowie. A tutaj odczuwamy skutki poprzez uchodźców, którzy jeszcze przed wojną uciekali do Lwowa, a później ta wielka, duża fala, która przybyła do Lwowa i my staramy się tutaj, aby u nas mogli, zatrzymując się, nabrać sił do dalszej wędrówki w nieznane często w Europę. W samym Lwowie tylko mamy około 800 osób i to cały czas jest rotacja, bo każdego dnia przyjeżdżają autokary, które wywożą 140-120 osób. Zabezpieczamy posiłek trzy razy dziennie, mają możliwość skorzystania z łazienki, z łaźni, mogą także wyprać sobie odzież. I to mamy też, możemy to wszystko czynić dzięki pomocy humanitarnej, przede wszystkim z Polski. Nasza łączność jest z poszczególnymi parafiami, z poszczególnymi diecezjami, księża biskupi tutaj bardzo nas wspierają. I tę żywność możemy przewozić każdego dnia. 3-4 tiry przyjeżdża do Lwowa, potem segregujemy te rzeczy i odprawiamy także te tiry do diecezji, tam gdzie toczy się wojna, do Charkowa, do Zaporoża, do Kijowa, do Odesy. I w tym wszystkim pomagają nam nasi wierni, ale także wolontariusze i inni ludzie, a w sposób szczególny tutaj wielką taką rolę dużą odgrywają rycerze Kolumba, którzy prawie od 10 lat już istnieją i oni są bardzo w tej chwili zaangażowani i bardzo sprawni w tej pomocy. Poprzez naszą Caritas zbieramy tony żywności, przekażemy też i fundusze, i tu chciałem o tym powiedzieć też, pieniężne, na przykład darem księży diecezji sosnowieckiej dla diecezji charkowsko-zaporowskiej, tam gdzie toczą się teraz walki, gdzie Charków jest bombardowany, my księża przekażemy 30 tysięcy euro. Modlimy się w dalszym ciągu, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła i ufamy, że po tym zawierzeniu przez Ojca Świętego Franciszka Rosji, Ukrainy, Matce Boskiej, Fatimskiej, ta sytuacja się odmieni, jednak zostanie wielkie spustoszenie i to materialne, i to moralne, bo trauma tej wojny pozostanie na długo w sercach i w pamięci wielu ludzi, a w sposób szczególny tych bezbronnych małych dzieci. Mam nadzieję, że naród ukraiński doceni tę wielką solidarność i to braterstwo i dobroć narodu polskiego i te wszystkie zaległe historyczne fakty zostaną w przyszłości uregulowane i wyprostowane.